Jeśli chodzi o Wrocław, na wodoskazie w Trestno mamy w tej chwili 631 centymetrów i tutaj następuje już stabilizacja. Tutaj jest troszeczkę utrudniony pomiar ze względu na liczne urządzenia hydrotechniczne powyżej Wrocławia, ale tak jak prognozowaliśmy wcześniej do 650 centymetrów, także ten stan 630, pomiędzy 630 a 640 powinien się utrzymać. Ja mam pytanie, żebyśmy byli możliwie precyzyjni. Co to oznacza w porównaniu do prognoz, z jakimi rozstawaliśmy się wczoraj wieczorem? One były trochę bardziej optymistyczne wczoraj wieczorem niż stan faktyczny, jeśli chodzi o poziom wody i jeśli dobrze rozumiem, ona ciągle jednak nie, dla Wrocławia, minimalnie, ale rośnie. Dla Wrocławia prognozowaliśmy około 600 centymetrów. W tej chwili mamy 631, ale ten stan już jest stabilny. On powinien się ustabilizować, jak powiedziałem. Tutaj mamy do czynienia z pracą licznych urządzeń hydrotechnicznych, które te wysokości poziomu wody też zmieniają. Stąd jest nieco utrudniony pomiar, ale ostatecznie przepływ jest już na stabilnym poziomie. Tak to wygląda. Notujemy spadek na każdej stacji pomiarowej powyżej Wrocławia, więc no, ten spadek też tutaj będzie za chwilkę widoczny, za chwilkę, w ciągu doby powinniśmy to widzieć. Nie chcę przesadnie drążyć, ale ja rozumiem, że Państwo nie jesteście w stanie i to na bardzo krótkim odcinku czasu i bez opadów przewidzieć z precyzją, nie wiem, do 10-20 centymetrów stanu wody, tak? No bo różnica jest solidna, to jest ponad 30 centymetrów i jednak rosło i po północy, i po drugiej nocy i nadal rośnie, czyli jest, no powiem delikatnie, jest inaczej niż 8 godzin temu sądziliśmy. Tak, panie premierze, na dobę przed przy tak licznych urządzeniach hydrotechnicznych, które tutaj niwelują ten pomiar, nie jesteśmy w stanie z taką dokładnością jak na innych stanowiskach, na przykład w Opolu i Oławie, określić tego stanu z taką dużą dokładnością jak na innych stanowiskach. Natomiast notujemy już bardzo delikatny wzrost. To już nie jest to, co obserwowaliśmy w nocy. Opieramy się tylko na swoich danych i no, ta nasza prognoza w sumie jest najbardziej prawdopodobna ze wszystkich. Tak pokazuje. Ja tak dopytuję też, żeby nie było jakoś nieuzasadnionego właśnie nastroju euforii, że jest we Wrocławiu po... To nie jest uwaga do pana, tylko zupełnie zrozumiała. Poczucie ulgi, ja to też obserwuję po ludziach i od rana w mediach, że najgorsze za nami, więc wolałbym, żebyśmy jednak, jeśli chodzi o sam Wrocław, żebyśmy jednak wytrzymali nerwowo i też starali się jakby możliwie trafnie jednak odgadywać ten trend, tak żebyśmy też Wrocławian umieli precyzyjnie poinformować, od kiedy mogą się przestać obawiać, że coś złego się stanie, ale... Sytuacja jest absolutnie niepokojąca, to jest oczywiste, natomiast obserwujemy już stabilizację.